Cześć, witajcie w 10 odcinku serii o helikopterach RC. W tym odcinku zaczniemy naukę latania. Oglądajcie. Zastanawiałem się, jak nakręcić tego typu odcinek i doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli zrobię to na symulatorze, dlatego że jest to po prostu łatwiej. Kręcenie realnego helikoptera podczas latania jest trudniejsze logistycznie, wymaga operatora kamery, są problemy z ostrością, z dźwiękiem i tak dalej, więc tak naprawdę jeszcze dodatkowo trzeba gimbale filmować. Dlatego na symulatorze w sumie efekt będzie ten sam, a dużo łatwiej będzie to zmontować. Postaram się to później przeplatać jakimiś ujęciami, oczywiście z realnego latania, żeby to nie było za nudne. W każdym razie zrobię to na symulatorze. Do celów tych filmików będę używał symulatora Next. To jest bardzo ciekawy symulator, może trochę mniej popularny niż Real Flight czy Phoenix. Natomiast bardzo fajnie się na nim lata i ma dużo różnych opcji, które też się przydają do nauki latania. Uruchamiamy Nexta i przechodzimy do ustawień, to jest litera H, i do zakładki trening. Na dole zjeżdżamy, będzie taka opcja Hover Trainer, litera T. Ja polecam używanie tego trenera, dlatego że na początku uczanie się zawisu jest najłatwiejsze właśnie z tym trenerem. Polega to na tym, że komputer kontroluje niektóre kanały, a wy kontrolujecie tylko na przykład jeden na początku. W tej chwili, jak widzicie, mam kontrolowany przez pilota tylko radar, czyli ster kierunku. I możecie sobie zobaczyć, jak się zachowuje heli przy wychylaniu sterem kierunku, w ogóle nie przejmując się pitchem i cykliką. Oczywiście można wszystkie kanały włączyć naraz i próbować się w ten sposób uczyć, zazwyczaj tak ludzie robią, ale naprawdę tak jest szybciej po prostu. Teraz sobie dorzucamy elewator i będziecie mieli radar i elewator. Na lewym gimbalu ten cień pokazuje, gdzie macie ustawiony drążek i gdzie komputer chce go ustawić, także nie zwracajcie na to uwagi. I tutaj możemy się nauczyć, jak manewrując gimbalem prawym, elewatorem, helikopter łapie ten balans taki, czyli że jak przechylamy go i puścimy gimbal, to on nie wróci nam do poziomu, to jest istotne, tylko zostanie w tym położeniu. Dołączamy sobie teraz lewo-prawo i mamy kompletną cyklikę. I teraz przechylamy w lewo, on zaczyna się rozpędzać, chcemy zatrzymać prawo, jak się zatrzyma kontra. I tak samo przód-tył. W taki sposób właśnie trzeba nauczyć się balansować helikopterem. Na początku będzie to sprawiało trochę trudności, ale jak już załapiecie, o co chodzi, to potem stanie się to naturalne. Już nie będziecie w ogóle o tym myśleć. Lewo, on się, widzicie, rozpędza. Teraz prawo, kontra i stop. W ten sposób możecie przemieszczać helikopter. Stop. I dokładnie tak samo przód, tył. Jeżeli chcecie zatrzymać, najpierw go pochylacie, on się przesuwa i potem kontra i stop. I to samo robicie, tylko że w dużo mniejszej skali, żeby być w zawisie helikopterem. Bo helikopter będzie Wam się przemieszczał w każdą ze stron i cały czas będziecie musieli go mikro takimi małymi ruchami przemieszczać cykliką. Teraz dorzucimy sobie pitch. Na dole rozwaliłem model. I teraz mamy kompletny model. Pitch jest wbrew pozorom dosyć trudnym gimbalem, dlatego że jest bardzo czuły i w modelu też naprawdę bardzo czuły jest skok ogólny łopat. Możecie też zacząć trenować z pitchem w ten sposób, że ustawić go minimalnie nad obroty, które są na ziemi, także on będzie wisiał na poduszce powietrznej. Ja teraz nie dotykam w ogóle lewego gimbala i tylko prawym się bawię w tej chwili. W ogóle nie interesuje mnie lewy gimbal, całkowicie mam go puszczonego. I też cykliką sobie na tej poduszce robię zawis. W ten sposób też można się nauczyć, chociaż uważam, że ten hover trainer jest zdecydowanie lepszym pomysłem. To znaczy właśnie włączanie sobie tych kanałów. Zdaje się, że Phoenix i Real Flight też mają coś takiego, ale nie jestem pewien. Tutaj jest to bardzo fajnie zrobione. I jeszcze raz właśnie spróbujcie utrzymać na początku oczywiście ogonem do siebie, dlatego że wtedy gimbal prawy odpowiada osiom, w jakich się przechyla helikopter. Czyli jak dacie gimbal w prawo, to on się przechyli w prawo i tak dalej, bo jesteście tak jakby siedzicie w kabinie tego helikoptera. I zawsze wszystkie gimbale działają względem osi helikoptera. Dlatego najłatwiej zawsze zacząć zawis od ogonu do siebie, ogonem do siebie. Jeżeli Wam ogon zacznie uciekać, to lewym gimbalem sobie poprawcie, tak żeby zawsze ogon był do Was. I jak już opanujecie to w stopniu takim, żeby mniej więcej heli znajdował się w jednym punkcie,
to możecie przejść do nauki zawisu w drugiej orientacji, czyli na przykład dziobem w lewo, kabinką w lewo. I tutaj jest to trochę trudniejsza sprawa, dlatego że oczywiście lewy gimbal jest jakby tak samo działa, natomiast prawy, czyli cyklika sprawia już trochę problemu, bo te osie są odwrócone. Podobnie kabiną w prawo, analogiczna sytuacja, też jest istotna. Niektórzy pomijają te orientacje lewo-prawo i od razu się uczą kabiną do siebie, ale uwierzcie mi, że wszystkie te cztery orientacje, czyli ogonem do siebie, w lewo, w prawo oraz kabiną do siebie, są naprawdę podstawowe do tego, żeby później dalej latać. Możecie latać i bez umiejętności robienia zawisu kabiną w bok na przykład, tylko że po prostu później, omijając te etapy, będzie Wam trudniej uczyć się niektórych figur. Będzie Wam trudniej załapać orientację w przestrzeni. To jest naprawdę bardzo ważne. I teraz kabiną do siebie. Tutaj cyklika działa kompletnie odwrotnie, czyli tak jakby, znaczy działa względem modelu tak samo, tylko względem Was odwrotnie, dlatego trzeba się do tego przestawić. Po jakimś czasie już nie będziecie w ogóle myśleć, że w jakiej orientacji jest model, tylko będziecie tak jakby mentalnie w środku w tej kabinie i niezależnie od tego, w jakiej on będzie konfiguracji względem Was, będziecie potrafili nim sterować. Jak już się nauczycie tego zawisu w czterech orientacjach, to takim bardzo dobrym ćwiczeniem zwieńczającym naukę zawisu jest pirozawis, czyli powolne obracanie helikoptera wokół własnej osi. Tu podkreślam powolne i jednocześnie próbowanie wiszenia w miarę w jednym punkcie. Jak widzicie, bardzo wolno obracam w lewo model i cykliką cały czas staram się trzymać mniej więcej w tym samym punkcie. Jest to bardzo naprawdę dobre ćwiczenie na to, żeby właśnie te wszystkie orientacje załapać. To samo w drugą stronę. Zazwyczaj piloci mają preferencje, używają radera w jednym kierunku najczęściej. Najczęściej to jest lewy rader, bo łatwiej na zewnątrz wychylać po prostu gimbal, ale też prawym raderem dobrze umieć i orientować się w piro zawisie, dlatego później się to bardzo przyda. I tu podobnie, tutaj mi trochę gorzej wychodzi, widzicie, powolne obracanie wokół własnej osi i cały czas cykliką próba trzymania modelu w jednym miejscu. Tak wygląda zawis. Po tym jak nauczyliście się zawisu, możemy przejść do podstawowych przemieszczeń modelu, że tak powiem. Czyli ustawiacie go sobie na przykład bokiem i po prostu podlatujecie, tak jakbyście robili zawis, tylko przesuwacie go i zatrzymujecie na przykład w pewnej odległości od siebie. Tak, ciach, zatrzymuję. I tam jest zawis teraz, tak bardziej od siebie. I lecę teraz kawałek do tyłu. Tak jakbym robił zawis, tylko te odległości, które jakby, o które przemieszczam model, są trochę większe. No i na przykład tutaj ogonem do siebie, lewo, prawo. Takie równoległe przemieszczanie modelu można sobie poćwiczyć. Jest to w sumie bardzo pokrewne w stosunku do tego, jak ćwiczycie zawis, więc nie powinno to nastręczać jakichś większych trudności. Po zrobieniu takiego ćwiczenia możecie zacząć obracać model zawsze w takim kierunku, w jakim on leci. To jest zasadniczo reguła, którą powinno się, oczywiście nie w lataniu 3D, tylko w normalnym lataniu, stosować. Czyli kierunek belki ogonowej powinien pokrywać się z kierunkiem lotu w normalnym lataniu. I tutaj możecie sobie zrobić takie ćwiczenie, że lecicie po prostu do przodu. Potem ściągacie trochę elewator na siebie, wytracacie prędkość, dajecie radar tutaj w lewo, pach o 180 stopni. To jest taki helikopterowy zakręt, powiedzmy, jeszcze prosty, nie wymagając jakiejś specjalnej koordynacji wszystkich sterów. Tylko można to sobie poćwiczyć etapami, czyli elewator, wytracamy prędkość, radar i w drugą stronę. I w taki sposób na początku można zacząć latać. Teraz po opanowaniu tego przemieszczania się możemy zacząć próbować robić zakręty koordynowane. Niektórzy mówią na to samolotowe. To są normalne zakręty, po prostu zakręty, które wymagają koordynacji wszystkich sterów. Czyli tutaj radar przemieszcza się powoli w prawo. Jednocześnie mamy przechylony model i jest minimalnie elewator ściągnięty na siebie. Im większe jest przechylenie w tym locie, w zakręcie, tym więcej elewatora jest potrzebne, żeby model utrzymać. Zwróćcie uwagę, jak nie ruszam ogonem, co się dzieje. Od razu model zupełnie jakiś kosmos. Także na początku to też właśnie trzeba o tym pamiętać. Ten ogon będzie Wam uciekał, ale
I ja na przykład, jak zacząłem się uczyć zakręcania, to zaczynam od ogona, tak żeby mentalnie od czegoś zacząć. To zaczynacie od ogona i jakby ogon prowadzi zakręt, powiedzmy. Ja mniej więcej tak latam, że jak chcę zacieśnić zakręt, to tak jakby ogonem go podganiam i potem dopasowuję resztę ustawień, cykliki do tego, jak mi się zachowuje ogon. Potem oczywiście nabierzecie wprawy, nie będziecie o tym myśleć. Jeszcze bardzo przy tym ustawieniem w zakładce fizyka i bardzo to polecam jest time scale, czyli skala czasu. Pokażę Wam na przykład na 50%. Bardzo dobrze zacząć się uczyć właśnie na przykład na 50%. Model będzie się zachowywał po prostu dwa razy wolniej. Jest dużo łatwiej skoordynować ruchy na gimbalach na początku, jak będziecie uczyli zakrętu, na skali czasu 50%. W ogóle nie tylko chodzi tutaj mi o zakręt. Wszystkie późniejsze figury 3D, jak będę Wam pokazywał, jakieś bardziej skomplikowane, zdecydowanie najlepiej sobie zacząć robić na skali czasu 50%. Naprawdę oszczędzicie dużo czasu nauki, bo będziecie szybciej dużo ogarniać. Potem sobie tylko zmienicie na 100%, czy tam po kolei 75 i 100 i dużo łatwiej Wam będzie. Im większe przechylenie, tak jak mówiłem, tym więcej elewatora potrzebujecie, żeby utrzymać model. Zobaczcie na prawy gimbal, cały czas jest elewator ściągnięty i razem z przechyleniem rośnie też ilość pitcha potrzebnego, żeby model był w równowadze. I są tutaj wychylone tak jakby przeciwbieżnie te stery i trochę lewy rudder cały czas obraca model. Im większe też przechylenie, tym mniejszy rudder. Nie ma tutaj co opowiadać o tych regułach, zasadniczo to wyczujecie, ale wymaga to koordynacji wszystkich sterów, dlatego ten zakręt jest w sumie na początku dosyć trudny. Wrócimy sobie teraz do ustawienia 100%. I ćwiczenie zakrętów zajmie Wam, myślę, większość czasu. Jak już opanujecie zawisy, to zakręty będą dosyć długo zajmowały, żeby je opanować. W każdą stronę musi opanować zakręt. W lewo i w prawo oczywiście. I tutaj, no podobnie, tak jak mówiłem, cały czas starajcie się lecieć na stałej wysokości, mniej więcej. Będzie się Wam ten model na początku tam bujał i tak dalej. To jest nieważne. I potem jak już opanujecie w lewo i w prawo zakręt, to możecie sobie zrobić taką ósemkę. Pach, przekładka i w drugą stronę. Możecie tą ósemkę robić w taką stronę, że ja, jak tutaj widzicie, ja nalatuję po zewnętrznej. Można odwrotnie robić. Ja akurat lubię takie ósemki robić. No i mniej więcej na kilku metrach wysokości tak możecie sobie w realu, po tym jak oczywiście na symulatorze to przećwiczycie, próbować latać. I tutaj cały czas trzeba pamiętać o tym ogonie, tak jak mówiłem, żeby ogon cały czas poruszał się z kierunkiem lotu helikoptera, żeby nie zostawał nam z tyłu, bo wtedy pomylą Wam się po prostu stery. Możecie sobie przyspieszać, potem już można sobie trochę wariować, można troszeczkę te zakręty wyciągać do góry, robić takie jakby fajne takie zakręty ze wznoszeniem i potem ze zniżaniem. To już można sobie kombinować. Zasadniczo jak opanujecie zakręty w lewo, w prawo, zawis we wszystkich orientacjach, to umiecie już latać heli, jeśli chodzi o normalną konfigurację, czyli tak jak prawdziwy helikopter lata, będziecie potrafili latać. I taki jest cel tego odcinka, żeby Wam mniej więcej powiedzieć, jak się nauczyć właśnie tego podstawowego latania. Później będę pokazywał Wam figury 3D. Następnym etapem, który w następnym odcinku przedstawię, będzie latanie też postępowe, ale w trzech innych orientacjach. I potem opowiem Wam o lejkach, o lataniu na plecach i tak dalej. Na razie najważniejsze, żeby ogarnąć sobie to latanie w normalu i naprawdę, jeszcze raz podkreślam, nie omijajcie tego etapu w zawisach orientacji lewo-prawo. Wszystkie cztery orientacje nauczcie się i polecam bardzo, jak będziecie kończyć lot, mimo tego, że na początku może nie będzie to takie proste, ale jak już nabierzecie trochę wprawy, to polecam kończyć lot kabiną do siebie. Oczywiście łatwiej jest kończyć ogonem do siebie, ale jak wracacie modelem do siebie, to zgodnie z tą zasadą, że kabina zawsze się przemieszcza w tą stronę, w którą leci model, tak normalnie jakby, bo normalnie helikopter nie ląduje tyłem przecież na helipadzie, tylko kabiną do przodu. To po pierwsze da Wam pewność w tej orientacji, bo jej się zazwyczaj nie ćwiczy, a po drugie będzie to po prostu fajnie wyglądało i lądujecie kabiną do siebie. W ten sposób zawsze fajnie jest zakończyć lot. Dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka. Sorry, że tak długo tym razem to trwało, ale musiałem ogarnąć program, miałem trochę mniej czasu, także do zobaczenia wkrótce.